Witam wszystkich. Znajdujemy się na pięknej, dzikiej, mazurskiej wodzie. Woda otoczona jest wkoło polami. Przede wszystkim jest tutaj cisza i spokój. Populacja karpi waha się w granicach około 500 sztuk. Jest tutaj jeden rodzynek w tej wodzie, karp powyżej 30 kg. Jest też sporo karpi w przedziale 20 do 25 kg. Lecz pomimo, że woda obfituje w dużą ilość karpi, jest ona trudna technicznie, a gdy ryba nie żeruje, bardzo ciężko obranie. Pierwszy kontakt z rybami miałem już w drugiej nocy i udało mi się wyholować mojego pierwszego mazurskiego karpia. Woda jest tutaj trudna technicznie, jest tutaj dużo grążeli, są również zatopione drzewa, dlatego stosuję tutaj strzałówkę Snack Leader o wytrzymałości 35 lbs-ów. Średnica tej strzałówki 0,50 mm. Barwy przezroczystej Clear. W ofercie mamy również strzałówkę barwy Camo o średnicy 0,60 mm. Również używam tutaj LEDCOR bez rdzenia o wytrzymałości 45 lbs-ów. Bez rdzenia, także bardzo dobrze układa się na dnie. A to właśnie mój szczęśliwy zestaw, na który wzięła dzisiaj mazurska ryba. Przypon Blowback Rig. Ciężarek centryczny na systemie Inline Drop-Off. Dwie kuleczki tonące, osiemnastki. Zestaw leżał dwie doby. Na to było właśnie walnięcie. Dzięki temu, że przez ten system ciężarek się ładnie wypiął, ryba mogła sobie popłynąć dobre 50 metrów w grążele i po długiej walce jest nasza. Obficie zanęcone miejscówki, nieruszane przez dwie doby, to taktyka, która sprawdziła się w początkowej fazie wyjazdu. Po kilku dniach bez brania robię dwudniową przerwę na załatwienie kilku spraw i wracam na drugą część dwutygodniowej mazurskiej zasiadki. Niestety do ostatnich godzin pobytu nad wodą już nic się nie wydarzyło. Pomimo to udało mi się odpocząć i naładować akumulatory w tym przepięknym miejscu. A to, co się stało podczas pakowania, było wisienką na torcie. Już myślałem, że pojadę do domu o kiju, ale jednak nastąpiło energiczne branie, piękny odjazd. Ryba odjechała w grążele, razem z Michałem popłynęliśmy i oto jest moja wymarzona rybka z mazurskiej wody. Cieszę się bardzo z tej ryby. Naprawdę już myślałem, że nic nie złowię, ale jednak trzeba wierzyć do końca.